Mam nadzieję, że za momencik zobaczycie, że nadaję na żywo. Nie spodziewam się zbyt wielu osób dzisiaj, ale mam nadzieję, że ty akurat będziesz, bo chciałbym z tobą porozmawiać na temat długości życia. Jest to taki specjalny dzień w Polsce oczywiście, gdzie wspominamy osoby, których już z nami nie ma. Jedziemy, sprzątamy ich nagrobki, stawiamy znicze, zanosimy kwiaty, ponieważ cały czas żyją w naszych wspomnieniach. Ale jak długie jest ludzkie życie? Część osób myśli, że życie ludzkie jest bardzo długie, że 90 lat to bardzo długo. 90 lat w skali świata, w skali istnienia, to jest pstryknięcie. 90 lat to jest mniej niż 5000 tygodni. Jeśli dożyjemy 90 lat, to mniej niż 5000 tygodni. A niektórzy żyją połowę z tego. 2500. Niektórzy może 3. Niektórzy 4. Ludzkie życie. Mrugnięcie okiem. Mrugnięcie okiem i nasze doświadczenie. Cieszę się, że miałem to doświadczenie. Cieszę się, że mam to doświadczenie, że mogę doświadczać, że otrzymałem między 50 a 70 różnych zmysłów, aby móc doświadczyć tego życia. Ale jak przeżyć to życie, żeby go nie zmarnować? Wiele osób zmarnuje to życie. Zmarnuje, zajmując się pierdołami. Zajmując się rzeczami, które są mało ważne. Kłócąc się na przykład o rzeczy, które są mało ważne. Kiedy przychodzi moment, że powstaje napięcie u mnie w rodzinie, bo czasami takie powstają, to mówię szybko: słuchajcie, przecież szkoda czasu, szkoda energii na to, żebyśmy się w tym momencie spierali. Dostaliśmy kawałeczek tylko życia, kawałeczek doświadczania tutaj, na ziemi. Wykorzystajmy to najlepiej, jak się da. Jakie chcesz mieć życie? Jakie chcesz przeżyć życie? Czego chcesz doświadczyć? A może co chcesz, żeby po tobie zostało? Czy wiesz, że za 100 lat praktycznie nikt o nas nie będzie pamiętał? Za jakieś kilkaset lat, tysiąc lat, to nawet nikt nie będzie wiedział o tym, że istnieliśmy. Bo nie będzie naszych nagrobków, nie będzie nawet śladu w jakiejś pamięci po tym, że kiedykolwiek istniałeś. A może? A może jednak uda się inaczej? Może uda się tak zrobić, żeby coś naprawdę fajnego po sobie pozostawić? Ale może nie chcesz tego? Ale może chcesz przeżyć to życie i doświadczyć wszystkiego, co można tutaj doświadczyć? Co zostało ci dane? Dar życia. Cudowny dar życia, który warto dzisiaj docenić. Nie tylko oczywiście dzisiaj, ale dzisiaj jest taki specjalny dzień. Dlatego kiedy pojedziesz na to, żeby odwiedzić swoich bliskich, których już nie ma, czy pojedziesz do swojej rodziny, aby się z nią spotkać, zachęcam do tego, żebyście podoceniali razem życie. Żebyście się nie skupiali na jakichś błahych sprawach, rzeczach, które są mało ważne, rzeczach, które są w kłótniach, jakieś tam polityce, jakichś rzeczach po prostu, które nie mają żadnego wpływu na to, czy możesz doświadczać to życie tutaj tak czy inaczej. Znaczy mają oczywiście, jeśli będziesz do tego podchodzić w taki sposób, jak część osób podchodzi. Część osób będzie się zamartwiać przez cały dzień. A ja chcę się dzisiaj cieszyć, że żyję. Cieszyć się tą chwilą. Cieszyć się, że może jeszcze 2500 do 5000 tygodni przede mną życia. Bo jak się dobrze nad tym zastanowić, co to jest 5000 tygodni? Czy warto chociaż jeden stracić? Czy warto chociaż jeden dzień stracić z tego życia na rzeczy mało ważne, na rzeczy frustrujące,
albo na rzeczy, które będą niszczyć to ciało. Wiele osób straci dzisiejszy dzień na niszczenie tego ciała. Pójdzie i będzie robić rzeczy, które będą niszczyć to ciało. Typu bary. Typu kłótnie. Właśnie stres. Alkohol. Jakieś inne używki. Taki piękny dar. Dar życia. Zachęcam Cię do tego, żeby wykorzystać każdą chwilę, aby przeżyć to życie jak najlepiej. A może udać się odnaleźć siebie w takiej formie i w takiej wersji, że pozostawisz po sobie coś takiego, o czym będą wszyscy pamiętać za 100, 200, 500, może 1000 lat. Czego Ci naprawdę serdecznie życzę. Trzymaj się cieplutko i do zobaczenia w następnym wideo. Cześć!